Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj, moi kochani, odcinek z serią Łukasz M na Tropie Karcianych Sensacji i mamy kolejną sensację, moi drodzy. Nie wiem, czy wiedzieliście, czy nie. Otóż okazuje się, że wyszła kolekcja Update FIFA 365 2019. Wczoraj, jak wiecie, byłem na dniach wymian kartami Panini FIFA 365 2019 i w tym samym dniu dostałem informację, że na Węgrzech ukazała się już kolekcja update'owa. Mam tutaj check zespoły. Manchester City są Atletico Madrid czterech zawodników, tutaj również czterech Barcelona, Real, Paris Saint-Germain, Bayern, Borussia Schalke, Inter, Juventus, Napoli PSV Eindhoven, Porto, Spartak, Boca Juniors i Gremio, czyli wszystkie zespoły, które były w normalnej wersji, również są w update po czterech dodatkowych zawodników. Przechodzimy do drugiej strony. Mamy karty Fans Favorite. W sumie jest ich tutaj kilkanaście albo i kilkadziesiąt. Głównie po dwóch zawodników. Z każdego klubu, tylko chyba Barcelona, Real, Atletico i Napoli mają po trzech, pozostali po dwóch. Następnie mamy karty, karty Gold Captains czyli z każdego klubu kapitan ma swoją kartę. Następnie power-upy Winter Stars czyli tak samo jak było to w update z FIFA 365 2017, są karty Winter Stars. I na końcu mamy trzy rarki topmastery Zane Leroy z Manchesteru City, Filipe Coutinho Barcelona, Rafael Waran Real Madrid i Mbappé z Paris Saint Germain. Tak więc, moi drodzy, to jest mniej więcej checklista. W sumie kart do zebrania mamy 132. Tutaj jest również to podane. I teraz przejdziemy do limitek. Okazuje się, że wyszły na Węgrzech takie oto limitki. Lanzafame i Heister. Ten Lanzafame już był wcześniej. Teraz zawodnik troszeczkę inaczej wygląda. Natomiast z drugiego klubu Mol Vidi Marko Scepowicz również był już wcześniej. I jest to zmieniona troszeczkę karta, ale ten zawodnik już był. I drugi Kowacz. Tego nie kojarzę, więc te dwie są nowe karty. I teraz lecimy dalej. Mamy tutaj kolejnych zawodników. Sterling był już wcześniej, czyli jest druga karta. Tak samo Cristiano Ronaldo, drugi raz wyszedł. Po raz pierwszy mamy Daniego Alvesa, Embolo, drugi raz Griezmann, De Jong, pierwsza jego karta, tak samo Di Maria, Jose Callejon, Mbappé już po raz trzeci, bo jak pamiętacie w tej normalnej wersji były dwie karty Mbappé: Premium i Zwykła. Dalej z mamy Tiquinho Soares, karta online również jest. Perisic po raz drugi, tutaj mamy Brozowicza. Polaka mamy Arkadiusza Milika, czyli jest Zieliński, teraz mamy Milika. I tutaj Miller, Thomas Miller. To jeszcze nie wszystko. Mam kolejne zdjęcie, i tutaj niektórzy zawodnicy będą się powtarzać. Mbappe już był wcześniej, Di Maria, Miller, Ticchinio Soares, tutaj ci dwaj z Molvidi, tutaj z Ferenc Waroszu. Embolo już był pokazywany. Fernandinho to jest nowa karta. Sterlinga wam już pokazywałem. Kajehon, Milik, tutaj mamy nową kartę. Mandzukic z Juventusu. Ronaldo widzieliście, Perisic widzieliście, tutaj Brozowicza i Griezmanna. Nowe karty kolejne to Jordi Alba, nie było jeszcze wcześniej, po raz drugi mamy Messiego, Vinicius, Marcelo, to obaj zawodnicy nowi z realu, i ponownie mamy Luke Modricza. Moi kochani, przeliczyłem to i na chwilę obecną. Widziałem 26 różnych kart limitowanych w update, które wyszły tylko na Węgrzech. Mój znajomy otworzył 10 starter paków i trafił w nich 24 różne karty. Te, które tutaj widzicie na obrazku, trafił w 10 starterpakach, czyli raczej w każdym starterpaku po 3 limitki, 30 limitek, czyli z tego gdzieś 6 się powtórzyło, a 24 różne. Inny mój znajomy trafił dodatkowo jeszcze Daniego Alvesa i Luca de Jonga. Czyli tak jak mówię, tamten znajomy 24, dodajemy te dwie tutaj, mamy 26 kart. Jestem ciekaw, co wyjdzie w Polsce. Zobaczymy. Tak więc, moi drodzy, piszcie w komentarzach, co myślicie na temat tego, że znowu mamy kolekcję update'ową i zapewne większość z Was jest zaskoczona tym faktem, ja miałem przecieki, ale nie byłem do końca pewny, więc też nic nie chciałem mówić. Teraz już wiem, mam zdjęcia, możecie zobaczyć, że mamy kolejną nowość. Zanim jeszcze wyszło Road to Euro 2020, mamy kolekcję update'ową z FIFA 365 2019. Tak więc moi drodzy, kolejne zbieranie nas czeka, trzeba będzie szukać limitek. Czekamy aż wyjdzie to w Polsce i zobaczymy. Które limitki się powtarzają, a które będzie trzeba ściągać z węgier? Tak więc, moi drodzy, czekam na Wasze komentarze. Dzisiaj to wszystko, dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.